Hej, hej, siemaneczko! Witam wszystkich Samuraj w kolejnym odcinku z Nio 2. I została nam ostatnia miejscówka do oczyszczenia. Mam nadzieję, że nie zginiemy, bo jeśli zginiemy, to się zabije. Ale spróbujmy tego gościa wyciągnąć stamtąd. Dlaczego? Dlatego, że on odpowiada za ten cały bajzel, który tutaj jest. Dlatego spróbujmy go w najzwyczajniej świecie. O! Rozwalić. Jezus Maria, jak to boli. Ja muszę, kurde, uważać, bo on w tym ogniu, kurde, siedzi, skubaniec. Dobra, i to chyba było na tyle, nie? Świetnie! Kurde, wydaje mi się, że to dobry pomysł jest, kurde, walić w nie tym działem. O! O ty, kurde, łajzo! O ty, łajzo! Ty. Chyba jesteś niepoważny, ty. Bąbelni. No. Jak ja nienawidzę z tymi mnichami walczyć. Boże. Szczesz mnie od tego typa. Dobra, teraz nie mamy wizji na wrogów, więc warto uważać, gdzie stąpamy. Bo jeszcze potrzebujemy Kodamę. Ostatniego Kodamę. Ty pilnujesz chyba ostatniego Kodamę, co mały? No przy okazji, wszystko wygasło, zauważcie. Tak, to jest ostatnia Kodama. Została doprowadzona do chramu i Bailando. Czyli, czekajcie, a tutaj mogę przejść? Mogę tu przejść, co mi to da? Tylko jeszcze tak, na górze coś było do wzięcia. Jakiś drop był. Wejdźmy na górę i zobaczmy. Cyk. Tak, tutaj. Mhm. Sól. Jakby komukolwiek była potrzebna sól. Dobra, złazimy tu. I jeszcze trzeba tego byczka dojechać. A dajmy mu spowolnienie. Jak mi przykro, wcale nie. Dobra, nagolenniki wiceministra? What the fuck? Oj, 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 oj. A ty to kto? Znaczy, ja cię znam. To cię nie lubię. No. Nie bój się, kotełek, nie bój się, kotełek. Ja już się tutaj pogłaszczę. Chociaż kotełki są dosyć mocno bojowe. Są zdecydowanie bojowe. A, i to już nic nie ma. Dobra, no to w takim razie mamy wszystko wyczyszczone. Możemy iść spokojnie do bossa. A ile nam to zajmie? Znaczy, w sensie, ile zajmie nam pokonywanie bossa? O, może tak. No to zobaczymy. Zdecydowanie trzeba przygotować się na ogień. Tak też właśnie... Chyba wydaje mi się, że mamy zrobioną postać. No na pewno te listki, czy co to tam jest. Takie wybuchowe, wodne. Zdecydowanie się przydadzą. A, no tak, nie odblokowałem jeszcze tego chramu, więc sobie go weźmy. Można przygotować się już od razu do bossa. Musimy mieć jeszcze tak, jeden punkt do umiejętności. Awans. Jeden punkt do umiejętności. I na pewno jeden punkt do budowy. Takie wymagania są, jeśli chodzi o kolejne elementy wyposażenia, żeby korzystać z efektów. I teraz tak, przygotujmy sobie jutsu. Na pewno wyeliminujemy sobie tutaj talizman wróżbiarski, bo on nam na bossa potrzebny nie jest. Talizman bariery też może mniej. Talizman ochrony zdecydowanie. Talizman gnuśności może trochę mniej. Talizman... niemocy? Ilości 2?
Wydaje mi się, że będzie ok. Zmian bariery jest dosyć drogi. A czekajcie, a jakbym tak zainwestował jeszcze teraz te umiejętności, onmyo, i być może jakby obniżymy koszt. Zdecydowanie talizmanu. Nie, a nie, mamy max, dobra. Mamy max. Szkoda. Szkoda. Okiełznania wody. O! Przywołuje wodę, ale to kurde, to nie mamy aż tyle. Talizman ochrony, dekret stali, plejad wróżbiarski, odporności. A weźmy w ogóle sobie wróżbiarski też przy okazji. Wydobycia może niekoniecznie. No i weźmy bariery. Dobra, bariera też będzie trochę tańsza dzięki temu. No dobra. Jeszcze raz zajrzyjmy, co my tutaj mamy. Jutsu. Teraz bariery mogę sobie użyć. O, widzicie. Jestem w stanie odpalić sobie jeszcze barierkę. Jeśli chodzi o shurikeny, to wydaje mi się, że trucizna może nie bardzo. Wywar z szaleju. Czemu nie? Bomba prachowa, szybka przemiana, zdecydowanie tak. Może nawet więcej. Czekajcie. No niestety, nie. Okej, okay, to będzie na styk. To będzie na styk. No dobra, no to sobie talizman niemocy tylko jeszcze ustawmy jako skrót. Bo widzę, że możemy. Teraz tak, to będzie ofensywne. To jest ofensywne, to jest ofensywne. To jest zdecydowanie defensywne. I to też. Dobra. No to co? Rzućmy okiem jeszcze tylko na brońkę. Czy mamy jakąś lepszą kusarigamę? Nie mamy lepszej kusarigamy, dobra. No to cóż, no to lecimy tak jak mamy. Lecimy tak jak mamy. A, jeszcze jednej rzeczy bym zapomniał. Mianowicie, chciałbym zobaczyć, czy można kupić tutaj kule, bo widziałem, że nieraz były dostępne kule do armaty na bazarze. Kodam. Nie złóż ofiarę, tylko błogosławieństwa. A, w ogóle błogosławieństwa Kodam nie mamy też przy okazji wziętego przez całą praktycznie tą lokację. Weźmy sobie to. Kubki oczoko. Okej. Okay. Hełm nabożny, poprzedni właściciel. Dobra, let's go. Let's go, let's go, let's go. Chyba, że jeszcze można pokombinować coś z duchami opiekuńczymi. Jakiegoś innego wziąć, który dałby nam na przykład, nie wiem, więcej zdrowia albo coś ten deseń. Ale wydaje mi się, że na początku spróbujmy sobie przy takim podejściu i będziemy później kminić, jak się nie będzie udawało, nie? Muszę pamiętać, że mam też te umiejętności i okej. Okay. Zdecydowanie ogień. O! Kotełek. Ej, ej, ej. No. O kurde, to mega boli. No kurde! Nie przejeżdżać mnie proszę. O właśnie. No patrzcie no, co za menda. Okej. Teraz ma niebieski ogień, tak by the way. O kurde. Ty, no bez jaj. Okej.
Dobra, regen, 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 regen. Okej. Trzeba chyba poczekać, aż ona wyjdzie z tego... z tej krainy Jokaj, bo jest za szybka, zdecydowanie. Okej. O, super! Właśnie rzucałem na ciebie zaklęcie, wiesz? Oj, świetnie jestem, kurde. A, kółka widzę, że... A, czekajcie, ja widzę, że kółka ją bolą. Kółka ją ewidentnie bolą. No, niech cię dunder świśnie. Jezus Maria, jak ten ogień boli. No jasne, jeszcze resp mi tych małych gnolców. A, i on... No świetnie! No jasne! No kurde! What the fuck, co tu się dzieje? Ty no, ale... Ja tych małych, kurde, z rzędów to ja... nie ogarnę teraz. Chociaż... O! One dostały, super. Nie. Tak, by the way, zarzućmy sobie to. Zarzućmy sobie to. Zarzućmy na nią spowolnienie. No kurde! Kurde, nie mam tego, staminy. No jasne! Jeszcze co? O... Co jest? Ty, a dlaczego ja zginąłem, jak ja miałem zarzucony na siebie ten boost? Halo? Ja specjalnie nie używałem, kurde, potiona. Mówię, dobra, to zrespimy się z jakąś tam częścią HP. Przecież miałem zarzucony boost ten... Co jest do cholery? Przecież mam to! Talizman... Przemiany. Pozwala przez jakiś czas przetrwać ataki wroga, które w innym wypadku obniżyłyby poziom zdrowia do zera. No kurna! Ej! Oszukało mnie! I to było aktywne, bo ja przecież sobie to zarzucałem. What the fuck? Jaka lipa. Chyba, że... Jeszcze teraz tak pomyślałem. Chyba, że jest tak, że to nie działa w momencie, gdy jest, mamy na sobie efekt. Na przykład miałem podpalenie, nie? Jest też taka opcja. Dobra, ubierzmy się przeciwko ogniowi, tak by the way. Bo tutaj ogień nas bardzo, bardzo, bardzo mocno boli. Mhm. Stricte przeciwko ogniowi. Tu mamy 2. Tu mamy 3. Tu mamy 4 wręcz. A, rękawice podpalacza. Widzę, że tutaj mamy cały set chyba podpalacza, co? Aha. Dobra, to podpalacza i chyba to też będzie jako podpalacza. Tak. A Hemu chyba nie ma podpalacza żadnego. Chociaż nie, jest kaptur podpalacza. Ale mam lepszy. No dobra.
No to w takim wypadku tak się ubierzmy i zobaczymy, jak to zadziała. Ja pierdzielę! Trochę się wyfrajerowałem z tym. Ale dobra. Trochę mi się to nie podoba. Znowu będziemy musieli się męczyć z tym. Znowu się będziemy musieli męczyć z tymi małymi gnolami, które przyzwie. No nie, no wlazłem w to znowu, no nie wierzę. Mało staminki. O, super! No tak, właśnie tak! Dobra, staminy. A nie ma staminy. O, super! Fajnie! Dobra. No! Mrdę, ta zarąbana! Ten zarąbany ogień! Dobra, trzeba ją bić w koła. Jeszcze dostałem, kurde, pierdziel. A no tak, jeszcze zapomniałem, że przecież się podpaliłem, nie? No kurde! Czekaj! Czekaj! Nie! Boże, przypomina mi się, wiecie co? Przypomina mi się Dark Souls. I kurde, te zarąbane, upierdliwe szkielety. Cały czas dostaję w ryj tymi kółkami. Kurde, cały czas mnie wytrącają z równowagi. Nie mogę nawet zaatakować. Jestem w ogóle... W dupie mam staminę, nie? Czekajcie, czy ja mam jakiś, kurde, ducha opiekuńczego? Chociaż nie mogę tego zmienić, ducha opiekuńczego, bo kuźwa, on jest tam. A, dobra. No to kontr... Kuźwa, nie zbufowałem się, fuck! Dobra, to jest na pewno. Dobra, nie mam staminy. No, zajebiście. Jezus Maria. Jak ja cię nienawidzę. Gdzie z tą nóżką? No i oczywiście, że... Niech cię dunder świśnie i krew jasna zaleje. Tak, that's right. Chyba łyżwo rolki. No stój w miejscu, jak ci grzecznie proszę. A, ona się regeneruje w tej krainie Yokai, więc to, że ja jej... No i się znowu podpaliłem. Przecież ten ogień podpala po prostu jakaś masakra z tym ogniem jest. Strasznie szybko podpala.
Stój. No i znowu się podpaliłem tym zarąbanym ogniem. Oczywiście, że tak. Dobra, leczmy się. Stój w miejscu! O Boże, naprawdę już weszłaś do tej krainy yokai? Jezus Maria, weź się ogarnij. Przydałoby się, wiecie co? Obniżyć jej staminę. Znaczy, obronę. Okej. Trochę irytująca baba jest, nie? Nie sądzicie? Jestem out. A, bo ja nie mam już w ogóle potionów tak naprawdę. Ale jaja. O, kurde, jojo. Boli mnie to. Rozumiesz to? Czy nie bardzo? Dobra. Spróbujmy tak. No nie! No patrzcie, no. No nie wierzę, no. No nareszcie! Jezus Maria, jakie to było upierdliwe babsko. 100% po prostu... Aż mi tak serce bije. Bożeż ty w życiu barabasza, nie? A, oni w ogóle dropnęli dwa eliksiry tutaj na ziemi. A ja mówię, kurde, zarzuciłem na siebie tą obronę, zarzuciłem na siebie ten... ponowne wstawanie, czy tam ochronę przed śmiercią, a tutaj kurde jeszcze dwa eliksiry leżały na ziemi. Okej. Okay. Tak, zadanie ukończone jak najbardziej. Łatwo, za pierwszym. Tylko trzeba było się trochę skupić. Trzeba było ją dojeżdżać, zdecydowanie. Nie być pasywnym, bo ona nas dojeżdżała i to dosłownie na tych kółkach zarąbanych. ソル、光り輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですが、この石を見ると胸騒ぎまして。 望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて争いは終わらない
niepokojony wzrok. No, czyżby opętanie wchodziło? Otto Nagamasa no shi ni yori ai wo ushinatta watashi ni tsuyoku iki o to meijita ani to ane sono futari mo ima ya hono no naka ni taureta kore ijou no kanashimi wa hametsu e to watashi o sasou ya moshiremasen. Wymowne. Doka, gobudzite. Dziękuję. Dziękuję za twe modły. O pani, 9 ogonów. Taki trochę Ninetales, nie? Ninetales? Ninetales. Chyba to było Ninetales, nie? Ten Pokémon się powinien mówić. Od 9 ogonów. Tak, by the way. No dobrze, czyżby miała być kolejna lokacja? Szalona Klinga, wielka szkoda, że nie zdążyliśmy na czas, ale to jak poradziłaś sobie z tymi yokai pośród szalejących płomieni, nie przestajesz mnie zadziwiać. Wciąż nie mogę uwierzyć, że wielki klan Odów można tak szybko obalić. Wygląda na to, że wojska Akehiego zajęły stolicę. Od ciebie zależy, co teraz zrobisz, albo raczej nie jesteś... Ale raczej nie jesteś z tych, którzy nie spłacają długów wdzięczności. Teraz jednak, kiedy Tokichiro gdzieś się podział, a my zostaliśmy bez wsparcia naszej armii, znajdujemy się w niekorzystnej sytuacji. Okej, kasza. Możemy dostroić. Zadanie zmierzchu nowe. A my zobaczmy, co tutaj mamy. 85 poziom. 85 poziom. Teraz tak, jeśli chodzi o wyposażenie, to zdecydowanie możemy rzucić... A nie, broń dystansowa, broń biała, akcesorium, głowa, dobra, tutaj mam, a, nie, coś tam było, to chyba kondycja, nie, wymagana, tak, tutaj była kondycja, tutaj też kondycja, czyli ogólnie kondychy nam brakuje, kondychy budowy, dobra, czyli tak, rzućmy okiem tutaj, chram, awans, kondycha i budowa, kondycha, spoko, no i budowa, no oczywiście później. Który mamy poziom? 73, okej, okay. Jest okej, okay. Zobaczmy, zmierzch nad górze Tenno, a dobra, już wiem, co to jest za misja, ona też była w becie, okej, okay. No to let's go, słuchajcie. Zmierzch na duże Tenno, czyli podobno niedaleko stolicy nagle pojawiła się armia Hideyoshiego wspierana przez yokai. Wygląda na to, że Tokichiro zebrał całkiem pokaźne siły. Ponoć oddziały Akehiego musiały się salwować pospieszną ucieczką na zachód. Jeśli wierzyć tym plotkom, czeka nas zacięta bitwa. Tak czy inaczej, jeśli chcemy pomścić pana Nobunagę, to w tym chaosie mamy ku temu idealną szansę. Nie ma co zwlekać, ruszajmy. Okej. Okay. Chociaż kurde, mogłem... Na południe od prowincji Yamashiro leży góra Tenno, wyrastająca z rozległej równiny tam, gdzie spotykają się rzeki Uji i Katsura. Od dawna stanowi ważny strategicznie punkt. Po incydencie Hanoji, pozbawiony wsparcia Akehi, Mitsuhide starał się taktycznie wykorzystać teren, zwabiając dużą armię Hideyoshiego ku leżącym wzdłuż rzeki bagnom. Przewidując ten ruch, Tokichiro zajął górę Tenno i posłał yokai, by zdziesiątkowały wojska Mitsuhidego. Tak oto rozpoczęła się bitwa decydująca o przyszłości całego narodu. Hideyoshi-gun no ikioi tomarazu! Sayoku ga kuzuremashita!
なんと、あの猿めが。ゴズメを出して食い止めよう。はっ。ゲセヌ、いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。トシミツ、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。答えよ、トシミス。霊石をどこへやった。Załamanie w szeregach tutaj również. No nieźle. Góra Tenno. Hideyoshi wa naze kou mo hayai. Ningen wa da to wa omoenu. Dobra, zajrzyjmy tutaj do tego kramu. 27-28 tysięcy Amrity. Potrzeba 107 do kolejnego awansu, więc no. Trochę jesteśmy tutaj w pupiu. Ale spoko, przygotujmy sobie jutsu. Talizman niemocy możemy wyrzucić. Talizman gnuśności możemy wziąć na maksa, ale talizman ochrony musimy zrzucić jak najbardziej. Talizman bariery możemy dać ok, ok. I teraz tutaj, zdecydowanie ta szybka przemiana jest tak średnio potrzebna, chociaż możemy jedną wziąć. Wydaje mi się, że możemy jedną wziąć. To nie trujący shuriken. Trzy trujące shurikeny tylko możemy mieć i trochę lipa. Troszkę lipka. A tak to mamy wszystko? To mamy. It's okay. It's okay, it's alright. O, teraz mam... No, teraz sobie dałem te shurikeny pod... Pod ten główny jakby... Jak, zestaw skrótów, tak? O, może tak. Aha, słyszę tego skubańca. Tą larwę. Jest tam? No jasne, że jest. Ale to od drugiej strony. Czyli trzeba... Czyli to będzie taki skrót. Okej. Okay. Ale w sumie... Tą lokację możemy sobie w dużej części zwiedzić w kolejnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.